tym filmie zobaczycie, jak pracuje drukarka 3D Creality Ender 3 S1 Pro. Zapraszam na materiał. Drukarki 3D są coraz bardziej popularne i dostępne prawie dla każdego. Dzięki nim możemy samodzielnie tworzyć artykuły dekoracyjne do domu, zabawki, pomoce edukacyjne, figurki i właściwie wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. Zamawiając Ender 3S 1 Pro, otrzymujemy taką oto paczkę. Duży kolorowy ekran o przekątnej 4,3 cala. Wytłaczarka jest metalowa. Przełożenie to 1 do 3,5, co zapewnia wypychanie filamentu z siłą 80 N. Wyjaśnienie dla osób, które pierwszy raz stykają się z drukarką 3D. Filament jest to włókno, z którego wykonywane są druki 3D. Instrukcja papierowa. Instrukcję oraz inne potrzebne materiały znajdziemy też na dołączonej karcie pamięci. Zapasowa dysza. Karta pamięci o pojemności 8 GB wraz z czytnikiem. Zestaw narzędzi do montażu oraz regulacji maszyny. Igła do udrażniania dyszy. Szczypce do przycinania filamentu. Zestaw śrub. Każda paczka jest dokładnie opisana. Montaż jest niezwykle prosty. Należy złożyć ze sobą parę elementów, skręcić je i wpiąć parę wtyczek. Uchwyt wraz z czujnikiem obecności filamentu mocowany jest u góry urządzenia. Oś Z ma podwójny napęd. Napięcie oraz przewód zasilający możemy wybrać. Tu jest wtyczka europejska, napięcie 230 V. W razie czego można przełączyć. Do drukowania można użyć różnych włókien, które topią się w temperaturze do 300 stopni Celsjusza. W filmie użyję włókna PLA. Jest to polimer uzyskiwany z surowców roślinnych. W przedniej części urządzenia znajduje się gniazdo dużej karty pamięci. Jest też szuflada. Zanim zaczniemy drukować, należy sprawdzić, czy nie ma gdzieś za dużych luzów. Z boku znajduje się główny wyłącznik zasilania. Po podaniu zasilania włącza się ekran,
zauważymy też reakcję głowicy. Można teraz też włączyć oświetlenie. Menu ekranu jest mocno rozbudowane. Można tu w każdej chwili zmienić parametry drukowania, nawet podczas pracy. Płyta robocza wykonana jest ze stali sprężynowej i pokryta specjalną strukturą. Mocowanie jest magnetyczne. Najważniejszą czynnością jest wypoziomowanie stołu. Najpierw, kręcąc czterema pokrętłami po kolei, obniżamy stół do minimum. Płyta powinna być nagrzana do 50-60 stopni. Włączamy teraz autopoziomowanie. Czekamy, aż głowica zrobi pomiary. Robi to w 16 miejscach. Następnym krokiem jest regulacja ręczna. Pomijamy pierwszy punkt. Do wyznaczenia odległości 1/10 mm używamy kartki papieru. Kręcimy pokrętłami regulacji wysokości stołu tak długo, dopóki nie wyczujemy lekkiego oporu podczas wyciągania kartki. Czynność powtarzamy dla pozostałych rogów. Drukarka ma automatyczne poziomowanie stołu, ale gdy dokonujemy jakichś regulacji czy innych ustawień, to należy właśnie w ten sposób przeprowadzić kalibrację maszyny. Później, przed każdym drukowaniem, nie będziemy musieli już tego robić. Włączamy teraz poziomowanie ręczne i klikamy na pierwszą pozycję. Podkładamy kartkę pod głowicę i teraz korygujemy do momentu, aż wyczujemy niewielki opór przy wyciąganiu kartki. W instrukcji ten pierwszy krok automatycznego poziomowania jest pominięty, ale gdy chciałem tak robić, jak jest napisane w instrukcji, to brakowało mi zakresu regulacji pokręteł. Po skorygowaniu wysokości mamy już teraz stół wypoziomowany. Możemy przystąpić do drukowania. Zakładamy szpulę na wysięgnik, przeciągamy włókno przez detektor. To jest filament typu PLA. Podgrzewamy głowicę do 200 stopni Celsjusza. Mamy dwie możliwości wprowadzenia filamentu do głowicy: ręcznie oraz za pomocą menu. Ręcznie to po prostu odciągamy dźwignię i wciskamy filament do momentu, aż wypłynie. Przy drugim sposobie odciągamy dźwignię i lekko wkładamy filament do głowicy. Następnie w menu uruchamiamy funkcję IN. Wpisujemy liczbę, w tym przypadku jest to 15, ale może być też i 50. Zależy, jak głęboko został wciśnięty filament do głowicy. Liczba ta to przesuw filamentu w głowicy podana w milimetrach. Wypłynięcie włókna oznacza gotowość do pracy. Wybieramy plik przygotowany do drukowania, a który znajduje się na karcie pamięci.
i uruchamiamy maszynę. Możemy teraz już nic nie robić i czekać, aż stół oraz głowica zostaną nagrzane, ale możemy też przyspieszyć ten proces i wprowadzić te wartości ręcznie. Zapomniałem powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zanim przystąpimy do drukowania, dobrze jest odtłuścić stół roboczy. Najlepiej do tego nadaje się izopropanol lub inny alkohol. Gdy stół i głowica się nagrzeją, rozpoczyna się drukowanie. Po lewej pasek kontrolny, a następnie właściwy druk. Drukowanie to proces długotrwały. Prędkość maksymalna to 50 mm na sekundę. Czas druku waha się od kilkudziesięciu minut do nawet paru dni. Ten mały zajączek powstawał kilkadziesiąt minut. Jeżeli chodzi o ściąganie przedmiotów ze stołu, to najlepiej jest poczekać, aż stół ostygnie. Wtedy wydruk odklei się samoistnie. Jakość wydruków wykonanych przy pomocy włókna PLA jest według mnie z tej drukarki bardzo dobra. Ja modele do pracy znalazłem na tej stronie. Wydruki przygotowujemy w programie Creality Slicer. Program jest prosty w obsłudze. Najpierw dodajemy nasze urządzenie. Mamy tu podane wymiary. Podstawa to 22 na 22 cm, a maksymalna wysokość przedmiotów drukowanych to 27 cm. Gdy wciśniemy i przytrzymamy prawy przycisk myszy, będziemy mogli poruszać przedmiotem. Klikając lewym przyciskiem myszy na przedmiocie, uaktywni się menu po lewej stronie ekranu. Można tu przedmiot przesuwać, obracać, zmniejszać i powiększać. Po kliknięciu w Standard Quality możemy zmienić ustawienia druku, takie jak jakość, stopień wypełnienia, możemy dodać podpory, zwiększyć przyczepność. W tym przypadku zwiększymy tylko przyczepność, aby te ruchome elementy nie rozeszły nam się. Klikając przycisk niestandardowy, możemy dokonać dalszych zmian. W tych ustawieniach zmieniam tylko temperaturę. Po wielu próbach stwierdziłem, że najlepiej druki wychodzą przy temperaturze głowicy 210 stopni Celsjusza i temperaturze stołu 65 stopni Celsjusza. Gdy już mamy wszystko ustawione i wydaje nam się, że jest wszystko w porządku, klikamy Potnij.
Program przygotowuje plik do druku. Mamy podany czas oraz ilość materiału potrzebnego do pracy. Możemy teraz włączyć też podgląd i zobaczyć, jak będzie przebiegał proces drukowania. Plik z G-kodem zapisujemy na karcie pamięci. Ja oprócz nazwy dopisuję jeszcze czas. A po uruchomieniu pliku w urządzeniu, tak wygląda proces drukowania. A po paru ładnych godzinach mamy taki oto efekt. W tym przypadku użyłem trzech kolorów filamentu. Jest to możliwe, ponieważ można wstrzymać proces drukowania. Po wymianie filamentu urządzenie kontynuuje druk. Ten model był bardzo dobrze zaprojektowany. Po usunięciu podstawy mamy od razu ruchomego Gekona. Czas trwania tej pracy to 19 godzin. Po zdjęciu podpór wieża prezentuje się bardzo dobrze. Widać wszystkie szczegóły. A to skróty z kolejnych prac. Prawie wszystko udało mi się zrobić bez problemów. Tylko jeden model na początku mi się odkleił, ale gdy zastosowałem izopropanol, następne wydruki odbywały się już bez problemów. Po 6 godzinach pracy wyszedł taki oto piękny szczurek. To jest klin, na przykład pod drzwi czy okno. A to inne modele, które wyszły spod tej drukarki. Podczas pracy urządzenie zużywa od około 70 do 110 W mocy. Silniki pracują cicho, ale pracujący wentylator przy wytłaczarce powoduje, że urządzenie jest dość głośne. Na pewno przy nim nie będziemy spali podczas drukowania. Quality Ender 3 S1 Pro to solidna konstrukcja, godna polecenia.
Dziękuję za uwagę.